Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek. Pomyślałem, że Samsung dodaje do Tabesa pełny pakiet biurowy Hancom Office, który generalnie bardzo, bardzo przypomina mi standardowego Office'a, jakiego możemy spotkać w Windowsie, czyli ten oczywiście od Microsoftu. Tak więc sama aplikacja nazywa się, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, Hancom Office i natywnie nie mamy tutaj pobranych właśnie tych pakietów biurowych na nasz tablet. Musimy je osobno pobrać sobie z Samsung Apps, chciałoby się powiedzieć Galaxy Apps oczywiście, teraz się nazywa. Tak więc na początku mamy zainstalowaną aplikację tylko Hancom Office Viewer, czyli aplikację służącą do wyświetlania właśnie różnych plików, czy to z Excela, czy to z PowerPointa, czy właśnie z Worda. I mamy tutaj właśnie w tej aplikacji taki przycisk pobieranie pakietu Office. I w tym momencie, kiedy klikniemy właśnie na jedną z tych aplikacji, ja mam oczywiście wszystkie już zainstalowane na potrzeby testów, ale kiedy klikniemy w jedną z tych aplikacji, jesteśmy bezpośrednio przenoszeni do Galaxy Apps i w tym momencie możemy sobie pobrać zupełnie za darmo daną aplikację. Tak więc mamy oczywiście trzy aplikacje. Mamy aplikację do Worda, jak sama nazwa wskazuje, do Excela, no i oczywiście do PowerPointa. Tak więc zaczniemy sobie od tej pierwszej, ale na początku chciałem Wam również pokazać widget, jaki dostajemy razem z tą aplikacją. Czyli widget jest podzielony właśnie na te trzy aplikacje, jakie mamy zainstalowane. I w każdej zakładce mamy możliwość dodania nowego dokumentu, a także jeśli mamy już jakieś dostępne, zapisane dokumenty, możemy bezpośrednio sobie do nich przejść i je dalej edytować. Co ważne, cały ten pakiet biurowy synchronizuje nam się na przykład z Dropboxem, dzięki czemu nasze pliki są bezpośrednio zapisywane w chmurze i w każdym momencie po prostu z dowolnego urządzenia mamy do nich dostęp. Dobra, tak więc zaczniemy sobie od pierwszej aplikacji, czyli od aplikacji HWord. Stworzymy sobie nowy dokument, mamy oczywiście tutaj szablony dokumentów i tak jak Wam mówiłem, mamy też zakładkę chmura. No i w tym momencie właśnie mamy możliwość dodania Dropboxa, Google Drive oraz OneDrive. Tak więc stworzymy sobie nowy dokument. Generalnie sama aplikacja działa bardzo szybko. No i generalnie widać, że jest ona dedykowana jakby zewnętrznie klawiaturze Bluetooth, ponieważ mamy tutaj pokazane właśnie różne skróty, na przykład do zapisywania. Co do możliwości aplikacji, uważam, że wszystkie te trzy aplikacje mają bardzo, bardzo zbliżone możliwości do tych, jakie możemy spotkać w pełnym pakiecie Office na Windowsie. No i oczywiście możemy bezpośrednio sobie w aplikacji HWord pisać różny tekst, możemy go sobie edytować, zmieniać czcionki, zmieniać ich rozmiar, wstawiać różne rzeczy, formatować, tak więc możliwości jest tutaj naprawdę masa i chyba nie starczyłoby mi czasu, żeby powiedzieć o ich wszystkich, tak więc jeśli macie tablet Samsunga, to oczywiście serdecznie Wam polecam pobrać. Oczywiście możemy sobie, tak jak Wam powiedziałem, zapisywać te pliki, możemy je sobie tu odczytywać, tak więc mamy też właśnie te szablony dokumentów tutaj w HWord, tak więc to jest bardzo przydatne. Tak więc przejdźmy sobie do aplikacji Hassel, która, jak sama nazwa oczywiście również wskazuje, służy do tworzenia plików Excel. No i również mamy tutaj te właśnie tabelki, tutaj możemy sobie różne arkusze tworzyć, możemy dodawać arkusze, więc tego jest, tych możliwości znów jest masa i moim zdaniem jest ich co najmniej tyle samo właśnie, ile w pełnym pakiecie Office. No i oczywiście na koniec mamy aplikację HShow, która służy do tworzenia dokumentów, w zasadzie do tworzenia prezentacji różnych. Tak więc tu też możemy różne slajdy sobie dodawać, różne teksty, zmieniać kolor tła, jakieś obrazki wstawiać, formatować, więc znów jest tutaj też masa przeróżnych opcji. Tak więc uważam, że jeśli potrzebujecie właśnie pracować na tablecie w takich właśnie programach jak różne Office, tak, czyli musicie tworzyć różne prezentacje, dużo tekstów piszecie, także musicie tworzyć arkusze w Excelu, to jak najbardziej Wam polecam ten pakiet. Tym bardziej, że na te najnowsze tablety Samsunga jest on dostępny zupełnie za darmo, a przy jego możliwościach jest to naprawdę, moim zdaniem, bardzo uczciwy brak ceny, można tak powiedzieć. Więc jak najbardziej Wam polecam pobrać sobie pełen pakiet tego Hancom Office. Tak więc to chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.
Thank you.